28 dzień lipca zawodniczka urodzona w Jeleniej Górze z pewnością zapamięta na długo. To właśnie tego dnia Sylwia Bogacka otworzyła konto medalowe polskiej reprezentacji na Igrzyskach w Londynie, zdobywając srebro w strzelaniu z karabinu pneumatycznego 10 metrów. Kilka dni później zawodniczka zielonogórskiej gwardii zajęła czwarte miejsce w swojej koronnej konkurencji w strzelaniu z karabinku sportowego z trzech postaw. Swoją dobrą passę na strzelnicy Sylwia Bogacka kontynuowała także po Igrzyskach. Kilka tygodni temu Polka sięgnęła po srebro w finale Strzeleckiego Pucharu Świata, kończąc tym samym udany dla siebie sportowy rok. Podczas spotkania na wrocławskiej AWF trzykrotna olimpijka opowiadała nie tylko o swoich występach na strzelnicy. Tak się złożyło, że pani Sylwia ma bardzo rozległe zainteresowania sportowe. Swego czasu wicemistrzyni olimpijska z Londynu zafascynowana była rajdami samochodowymi. Próbowała nawet swoich sił w roli pilota. Od niedawna Sylwia Bogacka ma dwie nowe pasje, to kitesurfing i konie. Oprócz wicemistrzyni olimpijskiej z Londynu w spotkaniu na wrocławskiej uczelni wziął udział także Andrzej Kijowski. To jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w polskim strzelectwie. Szkoleniowiec kadry narodowej może poszczycić się tym, że prowadzone przez niego zawodniczki zdobyły w sumie 5 medali na Igrzyskach Olimpijskich.